Cześć, witajcie, z tej strony Gaźnik, witajcie w kolejnym odcinku z Europejskiego Rolnika na moim kanale. No i w dzisiejszym odcinku zaprezentuję Wam, co się pozmieniało na gospodarce, no i zajmiemy się żniwami, dalej będziemy kontynuować żniwa, bo już sporo wykosiłem. Że tak powiem, dużo pograłem poza odcinkami, poza odcinkiem ostatnim, bo to było tydzień przestoju jakoś pomiędzy tamtymi odcinkami. Że tak powiem, bardzo dużo się zmieniło na tej gospodarce. Gospodarka się rozwinęła na plus, zostało nam 88 tysięcy, bo tam jeszcze cenicę sprzedałem. No i dalej sobie tutaj działam, jak to ja tu mówię. No i tak, pierwsze co z landów. Z landów doszła łąka, tak, kupiłem łąkę za 181 tysięcy oraz kupiliśmy biogazownię, jak tu widzicie, za 564 tysiące. Więc no już to jakoś tutaj się prezentuje, nie? Pierwsze co się zmieniło, doszło na pastwisku drzewo, tak? Drzewo. Oj, tam nie pokazuje. Tam nie pokazuje. Drugie co, mamy naszego pieseła. Pieseła mamy tutaj. Go sobie nakarmimy, proszę bardzo zjeść. I mamy tutaj taki, no że tak powiem, taką przestrzeń, plac do tankowania ogólnie. Mamy taki karmnik ozdobny, taki przestrzeń dla niego zrobiono, tutaj płot postawiony, potem mamy ul. Tu dalej zacząłem budować sobie taki opłotek stawiać. No dalej będziemy go pewnie rozbudowywać. Tutaj mamy bramę jedną. I dalej mamy taki żywopłot zrobiony aż tam do końca, ale tam nie będę na razie set, bo tam za dużo wam pokażę. Następnie tak, trochę jajków tam się nazbierało, to jest po pierwsze primo. Drugie co zmieniła się wiata. Za wiatę taką gównianą postawiłem takie coś. Czyli taki garaż sześciostanowiskowy, no jak widzicie, trochę maszyn tutaj schowałem i jeszcze więcej się zmieści na pewno. No ale no to w późniejszym czasie. Tutaj tak fajnie udało mi się postawić silo, że jestem naprawdę z tego zadowolony, bo jeszcze tutaj wypchałem taką wiatr na belki, no nie? No i tu będziemy sobie belki ogólnie składować. I bardzo, bardzo fajnie to właśnie wygląda, no nie? No i tak, tutaj sobie przejeżdżacie, mamy po lewo, mamy taką przestrzeń zrobioną i mamy zajebisty silos, co jest dobry na kiszonkę. W zajebistym miejscu, zaraz wam pokażę dlaczego. Tutaj wam pokażę, że mamy taką drogę dookoła, wyjeżdżamy oczywiście wszystko w żywopłocie. Wszystko w żywopłocie, tu mamy kolejną bramę i sobie ją mogę otworzyć. Ona się trochę otwiera na fos, ale to już trzeba zamykać od razu, żeby samochód nie wjechał w nią. No i czego mówię, że w zajebistym miejscu nam dodałem sobie silos. Ogólnie tak, tutaj będziemy powiększać, jak coś, jakieś eurotunele będziemy stawiać w późniejszym czasie na belki czy coś takiego. No tutaj planuję ogólnie eurotunel postawić i coś takiego już to, żeby było, no nie? No i tutaj sobie patrzcie, jedziecie w silos, macie w silos i macie plac koło obory, tak? I na placu koło obory postawiłem jeszcze taką fajną wiatę z górką, pod górkę się tak wyjeżdża i dosyć bardzo fajnie to wygląda, no nie? Oczywiście wszystko zagospodarowane jest w drzewach. No i tak to się właśnie prezentuje. No moim zdaniem gospodarka się fajnie rozwinęła. No i teraz z racji takiej, że tej chciałem pokazać ten odcinek, to odcinki z 11 chciałem trochę opóźnić, ale myślę, że mi to wybaczycie, bo to jest, można powiedzieć, że to jest najważniejsze w tym momencie, o to pokazanie tego. Weźmę już wody, bo kurczę, no niestety gorąco jest. No i w dzisiejszym odcinku tutaj w ogóle wszystko pokosiłem poza odcinkiem, no to pole się trochę już skurczyło nam, jeszcze bardziej się skurczy, no ale no wiadomo, trzeba się rozwijać, wiadomo. Tutaj mamy, wykosiłem soję, tutaj rzepak, tam też wykosiłem rzepak. No troszkę pieniążków zarobiłem i zostało nam ostatnie pole pszenicy do skoszenia. No i ogólnie nam wbiło 100 godzin na sejwie, dokładnie 101 godzin, myślę, że to po 150 godzinach będziemy już tak rozwinięci dosyć bardzo ciekawy. No ostatnio grałem u chłopaków, którzy mają 350 godzin na sejwie. Oj, tutaj będzie problem z wyjazdem, ale ogólnie przez to bramy kombajn się mieści na styk. Którzy mają 350 godzin na sejwie i nie mają tak dobrze gospodarki rozwiniętej jak ja mam. Ogólnie zaraz zaczniemy też robić sianokosy, pewnie może już nawet w następnym odcinku, nie wiem, w następnym to będziemy prasować. Za dwa odcinki będziemy sobie robić sianokosy albo za trzy, coś takiego. Tu już nie Holand przyciągnięty jest w ogóle na to. W ogóle mamy też misję, w trakcie misji jesteśmy.
Jak wiecie, tam na polu 16 misja z ziemniakami była i cały czas dążę, żeby ją skończyć. Ogólnie teraz co? Teraz to kupimy na pewno jakieś pole, jedno chociaż. No, w planach jest na zbieranie w ogóle w późniejszym czasie na pole numer 7 za 500 tysięcy, ale no wpierw myślę, że kupię to lub to, bo tego nie, albo kupię najpierw to i te dwa połączę. Patrzcie, byśmy połączyli sobie te dwa pola w jedno, to by było dosyć całkiem spoko, no nie, do tego później dodać dziewiątkę. No i tak myślę, że najpierw sobie kupię to większe, że wiecie, więcej pieniędzy było za żniwa i te inne pierdoły. A później sobie to kupimy do tego, to chyba za od razu zbieramy na dwa. No i później kupimy na pewno kombajn. To jest też w planie kupno kombajnu. Kupno kombajnu jest w planie oczywiście. Czekajcie, co czas ustawy normalny. Jest kupno kombajnu w planie. Jak kombajn będzie na sejwie? Od razu wam mówię, że to będzie to John Deere, ten za 390 tysięcy. On mieści, no trochę, że tak powiem, mieści do zbiornika. Będzie też ciągniczek, będzie to walterka. Na razie w John Deere nie inwestuję, bo wiecie, John Deere trochę drogie są. No ale walterka będzie otało, wiadomo, bardzo ładna jest. Oczywiście z 400 konna będzie ta walterka. I sobie damy tak obrączkę damy taką. Będzie też zakup opryskiwacza nowego. Będzie to opryskiwacz ciągannik od Kuna. I będzie zakup rozsiewacza Amazon, którego mógłbym już kupić praktycznie już, ale no na razie nie będę kombinował, bo nie ma sensu. W ogóle tak patrząc na to, że ten ma 12 największy, a ten ma 26 metrów rozrzutny, więc no to jest dosyć całkiem sporo. No i sobie działamy. No nie teraz, tak przez najbliższe 50 godzin to w planie jest na zbieranie na kombajn, na maszyny i na te pola właśnie. I tak 150 godzin myślę, że chodzę z pola kupimy, no nie? Znaczy na pola to tam, żeby kupić te dwa kawałki, to trzy żniwa, no chociaż jeden kawałek, żeby kupić, to jedna żniwa wystarczy, tak? No i później kupić ten. I później kupić ten. I zrobić takie naprawdę wielkie pole, wielkie. No i to już wtedy będzie żołnier na pewno na tym polu działał wtedy. No od dziewiątki jeszcze byśmy mogli ósemkę podciąć, ale tam droga idzie, więc nie podepniemy ósemki. No ja, że tak powiem, że będzie się działo już na sejwie. Teraz już gospodarstwo jest, a jeszcze zaczniemy produkcję mleka, bo no wiadomo, trzeba będzie trochę krów dokupić, bo jest tylko ich 5 sztuk na stanie. To jest pierwsze co kupimy, dokupimy sobie krówek. Myślę, że tak po 5 z każdego rodzaju będzie dokupimy i będzie spoko. Zrobimy sobie sianokosy. Nasz pierwszy do pożniwach tych, teraz skąd to dokupi krowy. I będziemy sobie robić na kawałce. Ogólnie w planie jeszcze jest kupno tego pola i dołączenie go do tego kawałku oraz kupno tego pola, nie? Czyli takiego zrobienie, no, wielkiego pola, można też powiedzieć. No w sumie by się to bardziej opilało kupić na początku, no nie? Te dwa pola i powiększyć i zrobić jedno wielkie pole z tych trzech kawałków, nie? No ale zobaczymy, ogólnie też w planie jest kupno tego pola. On jakiś za drogi nie jest, 25 tysięcy i tu będzie właśnie stała sobie druga obora w przyszłości. W przyszłości, no nie? No ten ma 100%, więc tu opróżnijmy może co. Dobra, lecimy. Lecimy, ogólnie jest taki upał na dworze, lepiej nie wychodzić na dwór, tyle wam powiem. No ale no, trzeba nas sobie przynajmniej ponagrywać, poogarnąć coś, no nie. No w sumie myślę, że i tak nie szybciej kupimy te dwa kawałki, no nie. Też będzie połączone to pole z tym później, a będą kawałki takie
No już te pieniążki będą się zarabiały sami, nie powiem. Już pieniążki będą się same zarabiały. Teraz trzeba będzie rozrzutnik kupić i te sprawy, bo wiecie, no kurde, no. Jednak w końcu, no. Jednak w końcu, kuźwa, no trzeba coś tutaj działać, tak? Rozrzutnik będzie na pewno, tyle powiem. Będziemy wozić gówno. No ale fajnie, że tutaj w ogóle wykosić to mogę. No obawiam się, że jak to pole połączę z tym, to nie będzie tak kolorowo. Znaczy no nie będziemy orać gór, no nie połączymy tak jak powinno być połączone. Tam też długo się nie rozora nigdy, ale zawsze to coś będzie z tego. I w sumie byśmy chcieli 22 kupić to 400 tysięcy. No powiem wam, że tych pól będzie później, nie? Będzie, dlatego lepiej sobie te pola łączyć w jedną całość niż kurde później na każdym polu celnego mieć. Teraz to w ogóle w planie jest zasianie jest oli. Chociaż na wszystkich polach nie może. Na jednym polu damy sobie pszenicę, na jednym damy sobie kukurydzę. A na reszcie damy sobie soję. Tak. Pszenicy pewnie dam, może albo sobie jęczmień zasiejemy dla odmiany, to może jęczmień sobie zasiejemy dla odmiany, to będzie na tym polu właśnie, bo dla kursza będzie i go nakosić. I go chyba nie będę w ogóle sprzedało tego jęczmienia, jak go wykoszę, tylko w silosie będziemy go trzymać. No i tak będzie najrozsądniej moim zdaniem. No ale no zobaczymy, pozjemy, zobaczymy. Powiem wam, że za kwotę 100 tysięcy zrobiłem, znaczy za kwotę 200 tysięcy zrobiłem gospodarkę taką, jak powinna być. No. Było tam 250 tysięcy w koncie, no i wydałem pieniądze, no nie? Zacnie pieniądze wydały. Ale też niedługo weźmiemy sobie dotację jakąś, czyli że nam się zwróci trochę. Tak mi się wydaje, że nam się zwróci na dotację. Ale dotacja będzie pod nowe pole. No niestety, w ogóle do tego kombajnu trzeba będzie coś do kukurydzy kupić, ja do kukurydza pójdę na pisonkę. Będzie tak, czyli będzie dla krów. Wydaje się, że w czapy dla krów sypniemy. A reszta pójdzie na biogazownię. Jak patrzę jeszcze, zobaczę po ile chodzi wypożyczenie się czkary naszej. W sumie rosół nas będzie najtańszy. Będzie najtańszy rosół masą, niestety. Czyli pomocnik na pełny zbiornik? No ja też sam pełny zbiornik w sumie. No ja w sumie też są pełny zbiornik, więc lecimy. Ogólnie tu widzicie, sami pieniądze same wpadają. Nie ma co narzekać na nie. Tylko tak, pierwsze co... Pierwsze co to kupimy... Kupimy jeszcze agregat. Jakiś mały chociaż, że trzeba będzie pod kukurydzem uprawić, to nie. Ale nie,
ten siewnik, co my mamy, to ma możliwość od razu, ma możliwość agregatu, no nie? Więc tak trochę lipa, muszę w ogóle zobaczyć zaraz, bo mamy tego Wadersala, no nie? Siewnik umożliwia obsiewanie pól. Aha, czyli no dupa trochę, nie? No trochę dupa, ale no kultywator taki mam niedrogi w miarę, za 13 tysięcy, więc go sobie kupimy, więc... No, trzymajcie kciuka. No to w sumie to jest agregat, no. Czarna bestia, jak to ją nazywam, agregat. No. Kochane bugi farminga. Ogólnie będzie aktualizacja do farminga 18 dzień przed zakończeniem roku szkolnego. Więc po prostu prymasort. A mowa o kultywatorze, o właśnie 6-metrowy taki składany, no nie. Całkiem w porządku, moim zdaniem. Brona talerzowa byłaby możliwa, ale za drogo, no nie. Troszkę za drogo. Dobra. Idziemy, wysypaliśmy się. Wysypaliśmy się. Dobra, jakąś taką miniaturkę na szybko strzelę. Może coś takiego z gospodarstwa, że rozbudowałem. Dobra, lecimy. Pyr, 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 pyr. I pyr, 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 pyr. No ja w ogóle jestem ciekawy, jak pójdzie nam ta pisonka na kukurydzy. No w ogóle no, będzie wynajęcie sieczkarni, ale w późniejszym czasie Siloso Combine będzie kupiony. Oczywiście będzie to ten. No bo ten to jest najlepszy, moim zdaniem, nie? Korony. No na pewno jakiś klas będzie nam odchawy. Jaguar. Będziemy sobie klasem Jaguar lecieć po mieście. Kurwa. Kurwa będzie to, powiem kurwa, kiedyś to było, no nie. I było i się nic nie zmieniło, no chyba, że kupimy od razu pole numer 7, jak gramy, spieniężymy się. No ale tam kurde, jeszcze do pozniwach do rozorania będzie pole jedno. No w sensie, że po tych zmianach. Plus wapno trzeba będzie dawać tutaj. Z tego co ja pamiętam. O, nie, może nie na wszystko, ale po części tak. Po części trzeba. Ja jeszcze mogę. Może inaczej, może dam na wszystkie pola wapno. Po żniwach to niestety. Pracę po żniwie, no wiecie, takie te sprawy. Ale i tak trzeba będzie kupić na pewno wczepę jakąś jedną na tandemie. W planach też jest zakup ciągnika klasy średniej bodajże. On jest. Nie wiem czy go grałem nawet. Poczekajcie, co jest sprawdzę, bo mam optuma z modów. A to jest chyba w dużych ciągnikach. Jest. Chyba nie też jest zakup tego człowieka. No ale to jeszcze nie w tym czasie, nie w tym okresie. Jak na razie to Waltra będzie. Black Edition. 400 kon na dodatku. No pomyślcie co tu się będzie działo. No to nie wiem czy będę brał 400 kon na Waltrę, ale warto coś pomyśleć na ten temat. Bo jeszcze Waltra, jak wiecie, jest tutaj, no nie? Za 175 tysięcy, które można by było kupić w każdej chwili, no nie? No ona ma 250 koni, no trochę... Stajer ma trochę nas... Stajer ma chyba najwięcej, bo... On ma 313. O, widzicie. To czyli będzie Walterka, taka jest... No naprawdę, będzie ciągniczek masny.
Właśnie ciągnik, będzie to czwarty ciągnik na gospodarce. Później zmienimy nie Holanda trochę na większą wersję, na przykład na tę ósemkę lub na coś, może na tego case'a właśnie zmienimy nie Holanda. Zobaczmy, jak to będzie się rozwijało gospodarka. Może nie Holanda bym sobie zostawił, bo wiecie, to nie Holanda jest sentyment, nie? Zobaczymy, jak to się będzie toczyło, to toczyło się będzie, to się potoczy. No. Weszła ładowarka, jak kupić. Ładowarka oczywiście będzie to ta. Ta mi się bardzo podoba ogólnie ładowarka. Mam też do niej taki sentymencik. Ogólnie już mam 20 minut odcinka i się trochę rozgadałem, no i dobrze. Ale nakosimy sobie dwa zbiorniki, już to pojedziemy to sprzedać, więc wiecie. Patrzę w tył kur, jak tam sytuacja, ale na kur to tam. Na kur to no, spokojnie wszystko. Mówię, że 25 tysięcy wpadli za tą misję, więc już. Znaczy 27 wpadli za misję kur. To już naprawdę na prima sorcie będzie. O 80%, dobra. Idziemy go próżnić tamtego, bo on ma tam już pełną wszczepę, no nie wiem. Od razu pojedziemy odwiedzić, bo daleko nie mamy. Bo daleko nie mamy. Daleko nie mamy. Ile pszenica? Po 1000. Ale na stację kolejową pojedziemy, bo tam gdzie rośnie. Cena jest rosnąca. Czerwień chce sypać. Chamstwo w państwie. Po ile jest kiszonka? Jak to zobaczmy. Kiszonka po 600. Super ogólnie. Nie, to nie jest kiszonka. Prostodolcu to jest kiszonka, kurwa. No i się podnerwowałem. Dobra, jedziemy to wywalić. No, uzupełnimy kowę, damy tamto pszenicę, mamy. No i będziemy sobie kończyć odcinek. Ogólnie myślę, że tu na sejwie spędzę około 200 godzin, żeby się tak rozwinąć, tak jak ja chcę. No nie wiem, no to już jak to będzie. Gdzieś mi się coś na mapie wyznaczyło. To 21 i wtedy morać słowo. To tamto będzie też zajebiście, wam powiem. Ale to może jakiegoś live'a zrobię stąd i po prostu tak będziemy sobie działać. Na pewno chcę zrobić teraz odcinek z to już to jest prasowania następny. Następny z prasowania będzie i będzie później odcinek jeszcze z tego ze zbierania. I prowadzi może sianokosów. No, bo sianokosy by się przydały zrobić. Dobra, jedziemy, panie. O! Wjechaliśmy. 45 tonów mamy. Będzie misja, można powiedzieć, że prawie zaliczona. Oj, 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 stój. No, sami 70%. Już nie było, nie nic nie zostało, więc jeszcze wpadnie 27 tysięcy. Więc sami widzicie, że tu pieniądze same wschodzą, jeśli się tylko chce, no nie? Trzeba chcieć, żeby pieniądze przyszły, to pieniądze przyjdą, no nie?
Ogólnie w planach było kupno tego pęda, ale tym pędem już w 17 nagrałem i wtedy w 19 mi się tak nie podobał, jak się kiedyś mi podobał, więc no sami wiecie, o co chodzi. A jeśli nie wiecie, o co chodzi, to chodzi o pieniądze. Zapamiętajcie sobie. Jeśli nie wiesz, o co chodzi, to chodzi o pieniądze, no. Dobra, mam pewno. Zobaczę, co się w tym. Panie, weź pan spierdali. Zapotrzebowanie jest wyrazowni, wam powiem. Ciekawe na co. Nie, nie obchodzi mi po sobie. Bo to miga i miga. I nie mogę sobie coś migać. Dobra. Napełniamy ten zbiornik. Bo by się tak przydało. Już te godziny trzeba zmienić. Powiecie, że ja gram tylko na jednym dniu. No nie raz tak jak nagrywam, to jak mam ten czas na tego, to gram na jednym dniu. Bo tak jest lepiej. Ale spokojnie. Co bardziej się trochę rozwiniemy, to już się będziemy grać na jednym dniu. Nie będziemy grać na jednym dniu, więc spokojnie. No. Kurwa, jest to mijaka w tym pierdolnym. Patologia na połowie. No wyszło nam 30 minut odcinka prawie, bym powiem. No i dobrze, znaczy wyjdzie nam 30 minut odcinka, zanim nie pojadę po sprzedaż. O, ogólnie optymalizacja ma być zrobiona w farmingu i patrzcie, mowa o optymalizacji, patrzycie to? 40 klatek, no nie, jak jest dużo obiektów nasrane, no nie. No i zobaczymy, czy ten Gans poprawi tą optymalizację i grafikę. Ma być właśnie grafika poprawiona. No, się boję pobierać tego patcha, to bo nie będzie ważyło z gigaba i ponad. Ale jak ma coś wnieść do gry, to na pewno go pobiorę. Ogólnie powiem wam, że mam w planie zacząć granie kanału 19 na polskich synach. No ale to jest ciężkie do zrealizowania. Nie to, że ciężkie, ale no, ciężko znaleźć dobre polskie maszyny do 19, nie? I ciężko znaleźć dobrą polską apkę, bo najlepsza polska apka na razie do 19 to sobie Pink i Starowieś, które się nam od kawa dostały. No i takie Reślino, ale no tam w 30 sobie nie pojedzie. Dobra, sypmy się tam. Ogólnie dzisiaj jeszcze sobie nagram prasowania, bo tu niedługo jest, to nie, no może, nie, może trochę długo jest. Dla koła. No panie, sypaj się tam. Jak to misja jest 70%. Gitara, jedziemy, to wyjść i kończymy odcinka, no nie, bo się dzisiaj rozgadają, że 30 minut nie wyszło, no nie? Ciekawe, kto to wstawi, no pewnie, że ja to wstawię, no bo kto inny. Dosyć w tej 11 trzeba nagrać, bo za 3 odcinki się seria kończy, oj, wiecie, takie to pierdoły, takie są nagrywania już. No ale no, myślę, że tego, myślę, że będzie jedna seria w 19, ale jaka to wam nie powiem. Było coś takiego w 15, była seria u Gazimirza w podwórku
i może zrobimy serię o Łukasiewiczu w podwórku, sezon drugi. Kiedyś to było. No i może coś takiego wyjdzie, ale to będzie w 19. Łukasiewicz w podwórku jakiś. No i nie wiem jeszcze na jakiej mapie, ale na pewno na jakiejś tego. Na jakiejś polskiej, dobrej mapie. Z jakimiś dobrymi polskimi w miarę modami. Tak wam zaspoileruję, co będzie po 11, ale no nie wyczekujcie od razu. Miała być 15 na sadach, ale Tomek też to modów nie ogarnął, więc trzeba coś innego kombinować. No i zobaczymy. No niby są te polskie mody do 19, więc właśnie jeszcze może update wyjdzie, to może na tylko polskie coś się nagra. Nagrywać zacznę, no wiesz, takie opierdolone. Proszę, że Osina w tym roku ma wyjść w wakacje, więc będzie oblicze młodego polskiego rolnika. Seria z 17-19, no i myślę, że to będzie całkiem... Dobra, gitara. Myślę, że dzisiaj będzie to na tyle. Jeżeli odcinek się wam spodobał, zostawcie łapkę w górę, komentarz, no i suba. A tymczasem ja się będę z wami zajmował. Do następnych. Trzymajcie się. Cześć!